Witam, dzień dobry. Gratuluję trenerowi, gratuluję Widzewowi zdobycia 3 punktów. My dzisiaj straciliśmy 4 bramki, przegraliśmy mecz. Kluczem do zwyciężania jest dobra gra w defensywie. My w wielu fragmentach graliśmy dobrze, wysokim pressingiem przeciwstawialiśmy się zespołowi Widzewa wiele razy, ale straciliśmy 4 bramki. Pewno można powiedzieć, że graliśmy nieźle i przegraliśmy za wysoko, ale teraz nie ma to najmniejszego znaczenia. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jak pan sądzi, bo w pierwszej minucie poczuliście wyrównaną walkę z Widzewem, więc w ciągu pierwszych 5-7 minut próbowaliście stworzyć zagrożenie pod bramką Łodzia. Później ta przewaga gospodarzy była coraz bardziej wyraźna. No tak, wiedzieliśmy, że ten mecz tak może wyglądać. Myślę, że w pierwszej połowie kluczowym momentem był rzut karny, który teraz oglądaliśmy i powiem szczerze, że bardzo, bardzo miękki i wątpliwy dla mnie w tym momencie, chociaż jest system VAR i tak uznał, że rzut karny należał się Widzewowi, więc nie możemy dyskutować. Druga połowa, myślę, że też pierwsze 10 minut po wznowieniu było niezłe i strata drugiej bramki pewno w jakimś stopniu i w dużym stopniu nas wybiła z takiego dobrego rytmu. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja bym zapytał, to jest w zasadzie pierwsza nasza porażka taka wyraźna, która w 10. kolejce, to myślę, że jeżeli spojrzymy na to szerzej, to wstydu takiego nie ma. Co się zadecydowało, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy, ten pierwszy kwartał, w ogóle pierwsza połowa, no na pewno nie zdecydowały, że tutaj może dojść do jakiegoś ogromu. No zdecydowały straty bramek i nasze trzy błędy, no teoretycznie 4. Więc nie mamy argumentów do obrony w tym momencie. Mieliśmy swoje sytuacje w drugiej połowie w ataku, ale ich nie wykorzystaliśmy. Takie piłkarskie powiedzenie, że lepiej przegrać raz 0-4 niż 4 razy po 0-1. No jest. Na koniec jeszcze tylko ten mecz startowy, gramy z Lechem Poznań, lider Ekstraklasy, łatwo się będzie pozbierać po tym dzisiejszym spotkaniu, bo to spotkanie wydaje się sportowo jeszcze trudniejszym przeciwnikiem. No przed chwileczką sobie powiedzieliśmy, że się musimy pozbierać, wyjeżdżamy już w poniedziałek i nie możemy zwieszać głów. Zrobimy pewną analizę tego meczu, znajdziemy nasze dobre momenty i gorsze, a oczywiście poziom Lecha Poznań pewno będzie bardzo, bardzo wysoki. Dziękuję.